uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Krecik i śniegowy bałwanek. Tak naprawdę to zwierzątka nie przepadają za zimą i wolą ją po prostu przespać. Jedynie tu i ówdzie mignie na śniegu zajęcze uszko albo ogonek wiewiórki i natychmiast znika z powrotem w norce. Krecik także przygotowywał się do zimowego snu. W podziemnej izdebce zgromadził zapasy, byleby tylko zimą nie ruszyć się z domu. Przedtem jednak chciał przynajmniej raz wyjrzeć na dwór. Jak ta zima właściwie wygląda? Ojejku, ale to cudowne! Westchnął zdumiony i natychmiast przyszło mu do głowy, że na tym białym, bieluśkim śniegu można by wspaniale fikać koziołki, zjeżdżać na brzuchu z pagórka i toczyć wojnę na śnieżki. Ale z kim, skoro wszyscy druhowie śpią? Żeby nie być zupełnie samotnym, Krecik ulepił sobie śniegowego bałwanka. Udało mu się całkiem nieźle. Z początku wprawdzie był trochę niemrawy, ale z czasem się to zmieni. Nie możesz, bałwanku, tak stać tu i stać, przekonywał go Krecik. Jeśli chcesz się z kimś przyjaźnić, musisz się z nim bawić. Ale śniegowy bałwanek nie odpowiadał. Nic nie szkodzi, tymczasem przyglądaj się, powiedział Krecik i zjechał na brzuszku z najbliższego zaśnieżonego pagórka. Wyglądało to tak zabawnie, że śniegowy bałwanek roześmiał się. A kto się śmieje, ten musi być żywy. A kto jest żywy, ten umie się bawić. Albo lada chwilę się tego nauczy. Pierwszy zjazd nie bardzo się bałwankowi udał. Rozpadł się na części i zgubił w zaspie marchew, która zastępowała mu nos. Ale Krecik wiedział, co zrobić. Skleił bałwanka z powrotem, no i mogli się nadal bawić. I bawiło się im coraz to lepiej i lepiej. Z następnych pagórków i górek zjeżdżali już bez wypadków. Sali sople wiszące na drzewach zamiast lizaków, a śniegowy bałwanek próbował nawet zagrać na nich jak na fujarce. A co dopiero, kiedy zaczęła się wojna na śnieżki? Narobili przy tym tyle hałasu, że obudzili połowę lasu. I z pewnością nie skończyłoby się to tak szybko, gdyby nie stał się cud. Znaleźli pod śniegiem na poły zasypane malutkie sanki. Akurat dla nich dwóch. Wiadoma rzecz, całkiem co innego zjeżdżać na brzuchu, a co innego na sankach. To taka sama różnica, jak jeździć taczkami albo zupełnie nowym samochodem. To naprawdę coś wyjątkowego. Obudzone zwierzątka i ptaszki przy karmniku nie mogły się nadziwić. Spała jedynie mądra sowa, bo tak ją ta mądrość zmęczyła, że najchętniej spałaby bez przerwy. Aż tu nagle ni stąd, ni zowąd nadeszła odwilż. Zaświeciło słoneczko, a to dla wszystkich nie lada radość. Ale co na to śniegowy bałwanek? Oj, niedobrze, niedobrze. Niknie w oczach, roztapia się, pochlipuje cicho. Już za chwilę pozostanie z niego tylko kałuża. Byle nie to, przestraszył się Krecik. Nie mogę go opuścić w biedzie. I bez zwłoki zaczął sobie łamać głowę. Co by tu zrobić, aby mu się mój przyjaciel nie stopił się do reszty? Ale cóż to dla niego? Już ma pomysł. Halo, halo,
Czy to pogotowie ratunkowe? Potrzebujemy pomocy. Ja, to znaczy mój przyjaciel. To sprawa życia lub śmierci. Proszę podać adres. Rozległo się w słuchawce. Stoczek pod lasem. Krecikopczyk 5. Powiedział Krecik. Zrozumiałam. Jedziemy. Powiedziała słuchawka i opadła na widełki. Po kilku minutach zjawił się przy Krecim Kopczyku pies ratownik na śnieżnym skuterze. Zorientował się w sytuacji i warknął dobrotliwie. Proszę zachować spokój. To nie pierwszy taki przypadek w dniu dzisiejszym. Mieliśmy ich od rana mnóstwo. Jeśli się pospieszymy, wszystko dobrze się skończy. Wziął sanki z krecikiem i roztapiającym się bałwankiem na hol i pomknęli, jakby się ziemia pod nimi paliła. Dopiero przy stacji kolejki linowej krecik pojął, dokąd jadą. Hurra, przyjacielu, najgorsze za nami. Tak, tak, za nami. Przecież ze mnie już niemal nic nie zostało. Nic nie szkodzi, powiedział krecik. Najważniejsze, że głowa ci została, a zresztą tam na górze zrobimy porządek. W kasie kolejki linowej wszystko poszło jak po maśle. To moi pacjenci, powiedział pies ratownik. Proszę ich przewieźć poza kolejnością. To poważny przypadek. I tak oto krecik wraz ze śniegowym bałwankiem i sankami wsiedli do pierwszego wolnego wagonika i już unosili się w powietrzu, w górę, wciąż w górę, wyżej i coraz wyżej. Po chwili pies ratownik wyglądał z góry jak szczeniątko na lilipucim śnieżnym skuterze, potem już tylko jak malutki punkcik, a wreszcie już go wcale nie było widać. W wagoniku kolejki linowej stawało się coraz chłodniej, a w dole pod nimi wciąż przybywało śniegu. Najbardziej cieszył się z tego bałwanek. Krecikowi wprawdzie mróz wciskał się dotkliwie za pazurki, ale z drugiej strony bardzo mu się to podobało – patrzeć na świat z góry. Daleko w dolinach zieleniła się już trawa i pasły się na niej krowy, podczas gdy wyżej, w górach, wciąż jeszcze baraszkowali na śniegu narciarze i saneczkarze. Wysiedli na końcowej stacji, bo dalej już kolejka linowa nie jechała i krecik natychmiast zabrał się do pracy. Utoczył ze śniegu dwie duże kule i dwie mniejsze kuleczki. Zręcznie je połączył i śniegowy bałwanek był znowu cały, a potem jeszcze wypożyczył dla niego małe narty. Sam usiadł na sankach i zawołał przez ramię. Bywaj, bałwanku, spotkamy się znów w zimę. I pomknął z górki na pazurki z powrotem w dolinę. I już dzieliła ich dal, dal nad dalami. Podczas gdy śniegowy bałwanek jeździł sobie w górach na nartach, krecik w dolinie cieszył się, jak mu wokół kreciego kopczyka wszystko cudnie kwitnie, brzęczy i świergocze. A ilekroć o sobie pomyśleli, a zdarzyło się to co chwila, machali do siebie przyjaźnie. Że z tej odległości nie mogli się widzieć? Nic nie szkodzi. Przyjaciele nie muszą się widzieć. Najważniejsze, że myślą o sobie nawzajem. Prawdziwi przyjaciele o sobie, krótko mówiąc, nie zapominają ani na wiosnę, ani w lecie, ani jesienią. I znowu krecik przygotowuje zwolna zapasy na zimę i nie może się doczekać pierwszego śniegu. Najpierw spadło jedynie kilka płatków śniegu, pobieliły odrobinę leśny stoczek, lecz natychmiast stajały. Potem nadeszły przelotne śnieżne opady, ale przecież nie można tego nazwać prawdziwym, porządnym śniegiem. Dopiero na świętego Marcina naprawdę zaczął padać gęsty śnieg i padał tak obficie przez 3 dni i 3 noce, że napadało aż po kolana. Krecik cieszył się jak dziecko. Włożył zimową czapkę, wyciągnął sanki i zawołał ku szczytom górskim. W porządku, bałwanku, możesz zjeżdżać. Być może bałwanek go usłyszał, być może nie usłyszał, ale jedno jest pewne, że właśnie w tej chwili odbił się kijkami i jakby go ktoś gonił, pomknął w dół prosto w dolinę. Już jadę, kreciku, już jadę! Okrzyk śniegowego bałwanka obudził wszystkich z zimowego snu, ale nikt się z tego powodu nie gniewał. Śniegowy bałwanek na nartach! Czyż coś takiego widzi się na co dzień? Obserwowali tę fantastyczną jazdę z zapartym tchem.
Minął właśnie pierwszy świerk, zakrakała wrona. Przejechał właśnie koło naszej norki, oznajmiły zające. Jedzie wprost na mnie, pisnęła wiewiórka. Nim jednak skończyła mówić, okazało się to już niezgodne z prawdą, bo oto bałwanek wpadł w objęcia krecika. Cóż to było za spotkanie? Teraz mogą znów wikać koziołki pośród zasp, zjeżdżać na nartach, jeździć na sankach, krótko mówiąc, używać sobie co niemiara. I oczywiście z ochotą na to wszystko sobie pozwalali. Aż tu nagle bałwanek ni stąd, ni zowąd spytał. Posłuchaj no, kreciku, jak mnie nie było, toś przez całą zimę tylko spał? No ale gdzie tam? Całej zimy przespać nie można, powiedział krecik. A więc co robiłeś? To i owo. Raz nawet tu na stoczku obchodziliśmy Boże Narodzenie, wiesz? Z ustrojoną choinką i prezentami. Ale śniegowy bałwanek nie wiedział, co to Boże Narodzenie. Słyszał te słowa po raz pierwszy. Musiał więc krecik opowiedzieć od samego początku, jak to było. Krecik i Boże Narodzenie. 2 lata temu... Ledwie zachmurzyło się niebo i ziemią pokrył śnieg, pod leśnym stoczkiem wszyscy jak zawsze zapadli w zimowy sen i spali, spali, spali sobie w najlepsze. Jednakże wówczas krecikowi to wcale nie przeszkadzało, wprost przeciwnie, martwił się raczej, aby się zbyt wcześnie nie obudzili. Chciał im bowiem przygotować prawdziwe święta Bożego Narodzenia. Przede wszystkim myszce, z którą już od dawna się przyjaźnił. Ale co podczas świąt jest najlepsze? Oczywiście niespodzianka. Natychmiast pobiegł do wszystkich nor i norek, dziupli i gniazd, aby sprawdzić, czy wszyscy naprawdę śpią. Okazało się, że tak. Na leśnym stoczku zewsząd rozlegało się chrapanie i sapanie. Tylko myszka cichutko przez sen popiskiwała. Krecik mógł więc spokojnie rozpocząć świąteczne przygotowania. Drzewko krecik już miał. Właśnie wczoraj, kiedy leśnicy przerzedzali leśną szkółkę, jedna mała jodełka wypadła im z samochodu. Wmig ją umieścił w stojaku i pięknie przystroił. Powiesił na niej, niech przyjaciele pojedzą sobie z apetytem, kilka marchewek, kilka cebul, jabłka, gruszki, a także plasterki suszonych owoców, a dla ozdoby co najmniej kilometrowy łańcuch ze słomy. Jednakże nawet w śpiącym lesie nie da się tak zupełnie ukryć niespodzianki. Zając wyjrzał z zaspy, z drzewka zerknęła wiewiórka, przyleciał też popatrzeć wścibski wróbelek. A niech tam, może nie zdradzą tego innym. Co gorsze, nieopodal siedziała ciotka wrona, złośliwa jak mało kto, i zerkała ukradkiem. Oto są już święta, niech każdy pamięta, to najlepsza pora, by cieszyć się oraz kochać się nawzajem. Wtedy las jest rajem. Zanucił krecik ochoczo, kiedy wszystko było już gotowe. Nie była to, Bóg wie, jak udana kolęda, ale krecik wymyślił ją sam, bez niczyjej pomocy. I wyśpiewywał ją wciąż od początku, a potem także w domu, kiedy zawiązywał na prezencie dla myszki długaśną wstążkę. Szkoda, że nie ma worka pełnego prezentów, wtedy wystarczyłoby dla wszystkich. Zupełnie inaczej niż krecik wyobrażała sobie świąteczną niespodziankę ciotka wrona. Chwyciła w dziób krecikową choinkę i frrr, zniknęła z nią za wzgórze. Krecik biegnie i podzwania dzwoneczkiem, aby wszyscy wiedzieli, że święta Bożego Narodzenia na leśnym stoczku właśnie się zaczynają. Ale cóż to, gdzie się podziała świąteczna choinka? Pozostał po niej tylko pusty otwór w stojaku. Któż mógłby to zrobić? Krecik nie wiedział, ale wkrótce to wytropił. W dolince za pagórkiem przyłapał wronę na gorącym uczynku. Co było do zjedzenia, to już pożarła, a teraz jeszcze dziobem targała choinkę, że aż drzazgi z niej leciały. To cię ty, krakaczko droga, będzie kosztować. A kiedy już taki poczciwiec jak krecik raz na jakiś czas się rozzłości, to nie ma z nim żartów. Ugniótł ze śniegu twardą kulę i trach! Trafił ją prosto w dziób.
O nie, jak mogłaś zepsuć moją niespodziankę? Za wszelką cenę musi urządzić święta, aby myszka i inni druhowie mogli się nimi cieszyć do woli. A nie mógłby sam ściąć innego drzewka? Skądże znowu? To nawet krecikowi nie przyszło do głowy. Na wiosnę przecież brakowałoby drzewka w lesie. Miał znacznie lepszy pomysł. Wydobył ze swojej podziemnej izdebki starą łyżwę. Teraz się przyda. I pomknął na niej jak na sankach z górki na pazurki do miasteczka. Tam w miasteczku krecik miał dobrych znajomych w sklepie z zabawkami. Przynosił pani sprzedawczyni orzeszki laskowe, mógł więc wybrać sobie w sklepie, czego tylko zapragnął. – Przepraszam, czy ma pani jakąś choinkę, której nie można zjeść? – Oczywiście, kreciku, my mamy wszystko. Pani z zalady roześmiała się i natychmiast zaproponowała krecikowi najlepszą choinkę. – Nie ma pani większego drzewka? To chyba jest bardzo małe, skoro się mieści w pudełku – zauważył krecik. Wcale nie jest małe, ale składane. Wystarczy nacisnąć guzik, a drzewko samo wyskoczy w górę, powiedziała pani sprzedawczyni. Bardzo się to krecikowi spodobało. Czegoś takiego na pewno przyjaciele z leśnego stoczka jeszcze nigdy nie widzieli. Droga powrotna wydała mu się bardzo krótka, chociaż przeważnie pięła się pod górę, także stara łyżwa nie na wiele się zdała. Musiał i w końcu taszczyć jedno i drugie, łyżwę i pudełko. – Halo, myszko, pora wstać, będziemy obchodzić święta – wołał krecik, stanąwszy przed mysią norką i dzwonił dzwoneczkiem ile sił. Myszka wyjrzała, ziewnęła i odezwała się zaspanym głosem. A cóż to nagle się stało? To będzie fantastyczne, zobaczysz. Zdobyłem świąteczną choinkę, najnowszy model, składaną. Ale wyglądało na to, że myszka najchętniej spałaby dalej w najlepsze. Wobec tego krecik natychmiast na miejscu zademonstrował najnowszy model świątecznego drzewka. Przycisnął guzik, stuk, ale za pierwszym razem nie bardzo się udało. Dopiero druga próba powiodła się lepiej. Pilnuj drzewka, zaraz wracam, powiedział krecik myszce i popędził do domu po prezent. Ale z myszką trudna sprawa, ciągle jeszcze na poły spała. Jakżeby mogła upilnować świąteczne drzewko? Na szczęście było to sprytne drzewko i samo się pilnowało. Jak tylko je wruna chwyciła w dziób, natychmiast się złożyło i schowało do pudełka. Klap! Jakby grom uderzył. I to prosto w dziób wrony. Świat się nagle z nią zakręcił i potoczyła się, potoczyła, potoczyła wraz z pudełkiem w dół po śniegu. Krecik widział to wszystko tylko z daleka, ale nie wahał się ani chwili. Zamiast prezentu wyłowił znów z podziemia swoją starą łyżwę i powrócił z nią szybko. Wywiózł zamroczoną wronę bardzo daleko, jak najdalej, aby im po raz trzeci nie popsuła świąt Bożego Narodzenia. Myszce jednak już spanie nie w głowie. Nacisnęła guziczek na pudełku, stuk i drzewko wyskoczyło w górę. A gdy wokół powoli, powolutku zaczęło się ściemniać, całe cudownie się rozjarzyło. A kiedy napatrzyli się już dosyta, krecik powiedział: mam dla ciebie, myszko, niespodziankę. Ja dla ciebie także, odparła myszka. I w końcu mogło się zacząć świąteczne obdarowywanie. Co lepsze, dawać prezenty, czy je dostawać? Jedno i drugie jest równie miłe, zwłaszcza gdy dwoje gra na jedną nutę, jak krecik z myszką. Bardzo się ucieszyła, że nie musi już grać tylko na nosie. Krecik z kolei od niepamiętnych czasów marzył o harmonijce ustnej. A kiedy dwie muzyki połączą się w jedną, rozbrzmiewają wokół same najpiękniejsze kolędy, takie jak... Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama.
uśmiechnięta, nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Będę mieć rodzeństwo. Oto rodzina państwa Królikowskich. Rek, Tomek Królikowski, Maja Królikowska, pani Królikowska, pan Królikowski i Mruczek. Maja ma 5 lat, a Tomek 3. Ich mama wkrótce urodzi kolejne dziecko. Babcia i dziadek przyjeżdżają w odwiedziny. Będą się opiekować Mają i Tomkiem, kiedy mama pójdzie do szpitala. Maja i Tomek bardzo się cieszą z tej wizyty. Cała rodzina szykuje się na powitanie nowego członka rodziny. Zanim dziecko pojawi się na świecie, trzeba przygotować wiele rzeczy. Mama i tata urządzają pokój dziecinny dla maleństwa. Maja i Tomek też pomagają. Pani Królikowska maluje łóżeczko, w którym będzie spało maleństwo. Maja myje swoje lalki w wanience dla niemowlaka. Mama czuje, że zbliża się poród. Budzi się w środku nocy. Już wie, że dziecko wkrótce się urodzi. Pan Królikowski ubiera się, aby zawieźć żonę do szpitala. Budzi się cała rodzina. Dziadek dzwoni, by uprzedzić lekarzy, że wkrótce się zjawią. Dziecko się urodziło. To malutka dziewczynka. Państwo Królikowscy bardzo się cieszą. Chcą dać jej na imię Zuzanna. Pielęgniarka dokładnie mierzy i waży dziecko zaraz po urodzeniu. Zuzia jest owinięta w ciepły kocyk. Na rączce ma opaskę ze swoim imieniem. Kiedy tata wraca do domu, opowiada Mai i Tomkowi wszystko o ich nowej siostrzyczce. Dzieci nie mogą się doczekać, kiedy ją zobaczą. Następnego dnia pan Królikowski zabiera Maję i Tomka do szpitala. Dzieci są bardzo szczęśliwe, ponieważ zobaczą mamę i siostrzyczkę. Pani Królikowska jest w sali z dwiema innymi paniami. One też urodziły malutkie dzieci. Jedna z nich ma nawet bliźnięta. Następnego dnia pani Królikowska i Zuzia przyjeżdżają do domu. Pan Królikowski przywozi je ze szpitala. Wszyscy są podekscytowani i chcą potrzymać maleństwo. Zuzia zasypia. Zuzia jest bardzo śpiąca. Mama też czuje zmęczenie. Będzie potrzebowała pomocy Mai, Tomka i swojego męża. Pani Królikowska karmi Zuzię. Kiedy Zuzia jest głodna, pani Królikowska karmi ją mlekiem. Zuzię trzeba karmić wiele razy każdego dnia. Kąpiel Zuzi. Przyszła pora na pierwszą kąpiel Zuzi. Pan Królikowski jest bardzo ostrożny. Maja pomaga tacie umyć i wytrzeć siostrzyczkę. Rodzina państwa Królikowskich idzie na spacer. Państwo Królikowscy wybrali się na spacer z Mają, Tomkiem i Zuzią. Wszyscy są bardzo szczęśliwi. Księżniczka na ziarnku grochu. Był sobie kiedyś książę, który zapragnął poślubić księżniczkę, ale musiała to być prawdziwa księżniczka z najlepszego rodu. Książę przemierzył cały świat w poszukiwaniu właściwej wybranki. Lecz zawsze był niezadowolony. Księżniczek było wprawdzie bardzo wiele, ale żadna nie wydawała się księciu tą prawdziwą. Szukał tej, którą pragnąłby zabrać ze sobą do pałacu. Zawsze coś było nie w porządku. Wrócił więc królewicz do domu, bardzo nieszczęśliwy i wciąż czekał na prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczoru była okropna pogoda. Grzmiało, błyskawice przecinały niebo, a deszcz lał się strumieniami. Było naprawdę strasznie. Wówczas ktoś zapukał do bramy pałacu i stary król osobiście pobiegł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka. Wyglądała żałośnie, miała mokre włosy, przemoczone buty i sukienkę. Twierdziła jednak, że jest prawdziwą księżniczką. Wkrótce się o tym przekonamy.
pomyślała stara królowa i nic nikomu nie mówiąc, udała się do sypialni. Na spodzie łóżka przygotowanego dla księżniczki położyła ziarenko grochu. Na nim kazała ułożyć 20 materacy. Na materacach kazała poukładać 20 puchowych kołder. Na tak przygotowanym łożu miała tej nocy spać księżniczka. Rano do sypialni przybył cały dwór, by dowiedzieć się, jak się spało. — O, okropnie — skarżyła się. — Prawie nie zmrużyłam oka. Nie mam pojęcia, co było w łóżku. Leżałam na czymś twardym i mam od tego siniaki na całym ciele. To było naprawdę nieprzyjemne. Teraz wszyscy byli już pewni, że mają do czynienia z prawdziwą księżniczką, gdyż potrafiła ona przez 20 materaców i 20 kołder wyczuć ziarenko grochu. Tak delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę pojął ją za żonę i był szczęśliwy, że spełniło się jego marzenie. Ziarnko grochu umieszczono w muzeum, gdzie do dziś można je oglądać. Uwierzcie mi, ta historia zdarzyła się naprawdę. Misia boli brzuszek. Miś Maciuś obudził się dziś trochę wcześniej. Oj, nie czuł się dobrze. Nie mógł nawet zjeść śniadania. Co się stało? Zaniepokoiła się mama. Boli mnie brzuszek, odpowiedział Maciuś. Mama położyła Maciusia z powrotem do łóżka. Dała synkowi specjalne lekarstwo. Potem Maciuś wypił szklankę soku. Mamusia otuliła go kołderką. Następnego ranka Maciusia przestał już boleć brzuszek. Mały miś mógł wstać z łóżka. Mama przygotowała pyszne śniadanko. Maciuś był tak głodny, że zjadł wszystko, co do okruszka. A potem Maciuś się bawił. Opiekował się zabawkami, jakby bolały je brzuszki. Ułożył je w swoim łóżeczku. Udawał, że podaje im sok do picia. Później wszystkim zabawkom podał specjalne lekarstwo mamy i opowiedział im bajkę. Wreszcie okrył je kołderką, żeby poczuły się lepiej. Właśnie tak mama okrywała swojego synka. Cyrk przyjechał! Cyrk! Cyrk przyjechał! Krzyczał Bartek już od progu. Możemy iść z Filipem do cyrku? Dobrze, znajdę wieczorem trochę czasu, obiecała mama. Namiot cyrku był wielki i pomarańczowy, zupełnie jak połówka olbrzymiego globusa, powiedział Bartek, który już chodził do szkoły i wie, co to takiego globus. Weszli do wnętrza namiotu. Co to tam na środku? Spytał Filip. To arena, synku, odpowiedziała mama. Na arenę wybiegły konie. Pędzą dookoła, a na jednym z nich akrobata w pasiastym kostiumie. Chciałbym mieć takie buty, marzy Bartek o wielkich pantoflach z czerwonym pomponem i zakrzywionymi noskami. Są takie ładne. A tymczasem po linie zawieszonej pod samym dachem namiotu przechodzi linoskoczek. Wszyscy podnieśli głowy do góry, żeby tylko nie spadł. Filip wtulił się w mamę. Nie spadł, już jest na ziemi. Kłania się klaszczącej publiczności. Bęben gra coraz głośniej, głośniej. Hop! I akrobata wykonał salto nad końskim grzbietem. Brawo, brawo! Krzyczy Bartek, a Filipek klaszcze z uciechy. Tato, czy tygrysy są groźne? Pyta Filip. 5 tygrysów przechadza się po arenie. Treser zapala obręcz ustawioną na kolorowych słupkach. Wokół taka cisza, że słychać pomruki zwierząt. Nagle trzaska bicz i jeden z tygrysów przeskakuje przez płonącą obręcz. Przeskoczył! Woła Filip i ściska rękę Bartka.
dzielny tygrysek. Na arenę wyszło dwóch klaunów. Jakie śmieszne mają nosy i miny. Jakie dziwaczne kapelusze. Najbardziej podobała się foka z piłką na nosie. Szkoda, że nie można jej zabrać do domu, mówi Bartek. Nauczyłbym ją wielu nowych sztuczek. A ja, jak dorosnę, zostanę klaunem, twierdzi Filipek i próbuje dopasować do nosa czerwoną truskawkę. Na arenie cyrkowcy żegnają się z publicznością. Przedstawienie skończone. Miś ma katar. Mała Kasia jest przeziębiona. Nie może powstrzymać się od kichania. A psik! A psik! Kichnęła tak mocno, że się przewróciła. Upadła na podłogę, aż zadudniło. Miś Maciuś przyszedł odwiedzić Kasię. Przyniósł ze sobą układankę. A psik! Kasia wciąż tak kichała, że wszystkie kawałki pospadały na podłogę. Zbudujmy domek z klocków, zaproponował Maciuś. Bardzo lubił bawić się klockami. Kasia kładła właśnie ostatni klocek, gdy poczuła, że zaraz kichnie. A psik! I wszystkie klocki się przewróciły. Następnego dnia Kasia poczuła się lepiej. Poszła odwiedzić misia Maciusia. Jestem już zdrowa, cieszyła się. Katar gdzieś zniknął. Gdzie? Chyba wiem, gdzie poszedł, odparł misio Maciuś. Przeniósł się do mojego domu. A psik! A psik! Teraz Maciuś nie może przestać kichać. Złotowłosa i trzy niedźwiadki. Były sobie raz trzy brązowe niedźwiadki. Jeden duży, jeden mały i jeden średni. Tata niedźwiedź był najsilniejszy, niedźwiedziątko najruchliwsze, a mama niedźwiedzica najmilsza. Pewnego ranka niedźwiadki poszły sobie na spacer. Tymczasem mała złotowłosa dziewczynka zapuściła się sama do lasu i wkrótce znalazła się na wielkiej polanie, w samym jej środku. Tam, pod starym dębem, stał drewniany domek. Złotowłosa ostrożnie podeszła do drzwi, wspięła się na palce i stuk, puk, zapukała. Mimo że nikt nie odpowiadał, postanowiła wejść do środka. Otworzyła drzwi i już była w domku. Na stole stały trzy talerze, duży, średni i mały. Unosił się z nich zapach tak cudny, że złotowłosej natychmiast zachciało się jeść. Spróbowała więc zupy z wielkiego talerza. O, jaka gorąca! Nadąsała się i spróbowała ze średniego talerza. Fe, ta znów za zimna. Zmarszczyła nosek i spróbowała z małego talerza. Mniam, mniam, jakie dobre, palce lizać. Po chwili talerz był pusty. W pokoju złotowłosa zobaczyła trzy fotele. Duży, średni i mały. Wdrapała się na największy. O, to za wysoko. Ześliznęła się na ziemię i spróbowała usiąść na średnim. Ten znów jest za miękki. Usiadła na małym fotelu, a tu chrup, trzask. Fotelik się złamał i już złotowłosa leży jak długa na podłodze. Potem weszła po schodach i zobaczyła trzy łóżka. Jedno duże, jedno średnie i jedno małe. Wypróbowała dwa pierwsze, ale duże łóżko było za twarde, a średnie za miękkie. Położyła się więc w małym łóżeczku. Naciągnęła na siebie kołderkę i zasnęła. Trzy niedźwiadki wróciły do domu na obiad. Ktoś dobierał się do mojej zupy, burknął tata niedźwiedź grubym głosem. Ktoś próbował mojej zupy, dorzuciła mama niedźwiedzica średnim głosem. Ktoś zjadł moją zupę, westchnęło niedźwiedziątko cienkim głosikiem. Tata niedźwiedź usadowił się w fotelu.
Ktoś przesunął mój fotel! – mruknął grubym głosem. – Ktoś siedział w moim fotelu? – wykrzyknęła mama niedźwiedzica średnim głosem. – Ktoś połamał mój fotelik! – jęknęło niedźwiedziątko cienkim głosem. A potem trzy niedźwiadki weszły po schodach do sypialni. – Ktoś chciał się położyć na moim łóżku? – mruknął tata niedźwiedź grubym głosem. Ktoś leżał na moim, powiedziała niezadowolona mama niedźwiedzica średnim głosem. Spójrzcie, jakaś dziewczynka śpi w moim łóżeczku, wykrzyknęło niedźwiedziątko cienkim głosikiem. Nagle przebudzona złotowłosa nie wierzyła własnym oczom. Patrzyły na nią trzy zdumione niedźwiadki, duży, średni i mały. Po popłochu złotowłosa wyskoczyła z łóżeczka i skacząc po kilka stopni naraz zbiegła na dół. Podczas gdy trzy niedźwiadki patrzyły za nią oszołomione, złotowłosa uciekła do lasu ile sił w nogach. Wesołe pomysły. Pewnego letniego poranka tygrys obudził się w świetnym humorze i zaczął snuć plany. Mógłbym gdzieś w lesie ukryć miód i narysować mapę i przez dzień cały, mówię wam, szukalibyśmy tam i siam, aż w końcu ktoś by znalazł skarb. Uścisnąłbym mu łapę. Uwielbiam też kąpiele i przyjęcia niespodzianki. Czy nie cudownie byłoby maleństwo bryka Kubu śpi, a ja bym w bali z pianą tkwił i nosem puszczał bańki. Chcę brudzić się i znowu myć i jeść kanapki z miodem. A gdyby upał zmęczył nas, ja na to sposób znam w sam raz. Wystarczy raz na jakiś czas pić lemoniatkę z lodem. Miło by było, skoro świt, umówić się na łące. Każdy by na czymś zagrać mógł. Nie szkodzi, że nie znamy nut. To byłby występ. Istny cud, prawdziwy dziki koncert. Ułożyć na polanie wzór we wszystkich barwach tęczy. Tańczylibyśmy w kółko tam, każdy by rytm wymyślił sam. Mógłbym tak brykać cały dzień i nigdy się nie męczyć. Puchatka bym za łapkę wziął, za drugą zaś prosiaczka. I dookoła raz, dwa, trzy, a sowa siedzi i patrzy. Pląsalibyśmy hopsa za od krzaczka i do krzaczka. Każdy z nich świetny pomysł miał, jak spędzić letni dzionek. Puchatek chciał w bajorku spać, maleństwo chciało w berka grać, prosiaczek chciał poziomek. Wybrać zabawę, każdy wie, to nie jest sprawa łatwa, ale pogodził wszystkich Krzyś. W nieznane rzekł, popłyńmy dziś. W takim cudownym dniu jak ten najlepsza będzie tratwa. Więc popłynęli rzeką nie blisko, nie daleko i urządzili sobie wspaniały piknik.